Kilka dni temu na skrzynkach polskich YouTuberów wylądowała informacja o tym, że YouTube jest zobowiązany do wprowadzenia podatku od uzyskanych przez twórców dochodów. Nowa danina miałaby sięgać w skrajnych przypadkach aż 30% zysków z reklam, jeżeli nie podamy odpowiednich danych, uzupełniając nasz profil na platformie AdSense. Na wielu twórców padł więc blady strach. W dzisiejszym wideo przyjrzymy się temu zagadnieniu i sprawdzimy, czy rzeczywiście jest się czego bać. Pokażę Wam również, jak Wy sami możecie przesłać informację i uniknąć tej przykrej daniny. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Już teraz zachęcam Was do zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Ponadto zachęcam Was do wsparcia kanału poprzez postawienie kawy na portalu Buy Coffee Too. Połowa zebranych środków przekazywana jest na Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, a drugą połowę inwestuję w książki i nagrody w przyszłych konkursach organizowanych na tym kanale. Link do newslettera i portalu, gdzie możecie wesprzeć kanał, znajdziecie pod tym wideo. Jakiś czas temu na moją skrzynkę wpadła wiadomość od serwisu YouTube, która wyglądała dość niepokojąco. Otóż mój chlebodawca YouTube poinformował mnie, że od tego roku, być może już nawet od czerwca, będzie on zobowiązany do odliczania podatków za twórców spoza Stanów Zjednoczonych. Ponadto zostałem poinformowany, że muszę udzielić odpowiednich informacji w celu oceny, jakim podatkiem miałbym być obarczony. Jeżeli z tą sytuacją nie zrobię nic, YouTube będzie zmuszony do samodzielnego skorygowania tych informacji, co może skończyć się nałożeniem na waszego pokornego sługę podatków w wysokości aż 24%, a w porywach nawet i 30%. Jak widzicie, sprawa wyglądała bardzo poważnie. Tego typu e-mail otrzymał każdy twórca na YouTubie, który zarabia pieniądze z programu partnerskiego AdSense. Dla przypomnienia, do tej pory każdy twórca rozliczał się sam z zarobionych przez siebie pieniędzy. W przypadku osób fizycznych, czyli takich, które nie prowadzą własnej firmy, sprowadzało się to do podania w naszym rocznym PIT-cie ilości gotówki, jaką zarobiliśmy w roku poprzednim. Teraz jednak YouTube zmienił nieoczekiwanie zasady gry i jeżeli dany twórca nie poddałby się procedurze weryfikacji, YouTube z automatu zabrałby mu aż 24%, a w skrajnych przypadkach nawet i 30% zarobków z reklam. Oznaczałoby to, że w przypadku, kiedy dany twórca zarabiałby na przykład 1000 zł z reklam miesięcznie, YouTube mógłby wypłacić takiej osobie o 240, a nawet 300 zł mniej. Mam nadzieję, że teraz już rozumiecie, dlaczego tak ważnym jest wypełnienie właśnie tych wszystkich informacji. Skąd jednak mamy wiedzieć, jaką kwotą podatku zostaniemy obarczeni? Już spieszę z wyjaśnieniami. Kiedy zalogujemy się do naszego panelu AdSense, naszym oczom ukaże się informacja o dodaniu danych płatnika. Klikamy więc Zarządzaj danymi podatnika. Teraz musimy dodać dane podatnika. Klikamy tak, oczywiście zgadliście, dodaj dane podatnika. Logujemy się na nasze konto i teraz musimy przejść przez cały proces weryfikacji. Wybieramy rodzaj naszego konta, tutaj oczywiście osobiste i klikamy dalej. Kolejne pytanie to to, czy jesteśmy obywatelami Stanów Zjednoczonych. Klikamy oczywiście, że nie i dalej. Teraz musimy wybrać model formularza, jaki mamy wypełnić. Mamy do wyboru formularz W-8BEN lub W-8ECI. My oczywiście wybieramy ten pierwszy, ponieważ nie jesteśmy obywatelami Stanów Zjednoczonych, a nasz kraj ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Teraz czas na uzupełnienie naszego formularza. Podajemy nasze imię i nazwisko, nazwę naszej firmy, o ile oczywiście taką posiadamy. Teraz czas na podanie adresu naszego zamieszkania. Teraz dochodzimy do kluczowego momentu, czyli zaznaczenia, że ubiegamy się o zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nasz wspaniały kraj podpisał taką umowę, dzięki czemu YouTube nie zgoli z nas dodatkowego podatku, który oczywiście odprowadzimy w rodzimym kraju. Zaznaczamy więc tak. Następnie wybieramy mieszkaniec kraju ubiegającego się o zastosowanie postanowień umowy ze Stanami Zjednoczonymi. Potem wybieramy ponownie nasz kraj i zaznaczamy wszystkie kwadraty, które są do zaznaczenia, ponieważ chcemy uzyskać ulgę we wszystkich możliwych rejonach naszej działalności w sieci. Wybieramy oczywiście za każdym razem zmniejszone stawki. Jeżeli więc chodzi o AdSense, będzie to 0%, w innych przypadkach będzie to 10%.
Następnie klikamy dalej. Teraz musimy potwierdzić naszą dokumentację i oczywiście możemy ją podglądać. Kiedy wszystko się zgadza, klikamy przycisk dalej. Teraz przyszedł czas na certyfikację, czyli innymi słowy kolejne potwierdzenie tego, co do tej pory podaliśmy w naszym formularzu. Oczywiście wszystkie te kroki róbcie powoli i uważnie, i gdyby okazało się, że coś w formularzu nie gra, zawsze warto cofnąć się w kolejnych krokach. Jeżeli jednak wszystko jest ok, podpisujemy nasz formularz i zaznaczamy, że to my sami składaliśmy dane w formularzu. Kolejnym krokiem jest zaznaczenie, czy nasza działalność będzie prowadzona w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście większość osób, tak jak ja, zaznaczy odpowiedź nie. Jeżeli jednak wasz kanał jest anglojęzyczny, tudzież wasze strony internetowe są przeznaczone dla osób z całego świata, musicie zaznaczyć odpowiedź tak. Kolejnym krokiem jest zaznaczenie, czy nasz formularz jest przesyłany na profil, na który dotąd otrzymywaliśmy pieniądze. W przypadku, kiedy jest inaczej, zaznaczamy drugą opcję. Klikamy prześlij i tak oto udało wam się przesłać wszystkie informacje i uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji w postaci podatków nałożonych na twórcę przez YouTube'a. Jak widzicie, nie jest to jakaś czarna magia, jeżeli tylko będziecie postępować zgodnie z instrukcją, na pewno wam się uda. Pamiętajcie, że zawsze możecie skorygować swoje informacje, wystarczy tylko kliknąć prześlij nowy formularz. Na sam koniec tego wideo mała przestroga. Wiem, że sytuacja każdego twórcy jest inna, w związku z tym, gdybyście nie wiedzieli, jak postąpić w przypadku wypełnienia formularza, skontaktujcie się po prostu z kimś kompetentnym. Lepiej powoli, a do celu, niż później odkręcać coś, pod czym się podpisaliśmy. Mam nadzieję, że to wideo pomogło wam w uporaniu się z wyzwaniem przesłania informacji do YouTube'a. Jeżeli ten film był dla was wartościowy, zapraszam was do obejrzenia innych moich materiałów na temat rozwoju kanału na YouTubie, komentowania, lajkowania i udostępniania tego filmu, jak również do wsparcia kanału poprzez postawienie kawy za pomocą serwisu Buy Coffee 2. Połowa środków, które otrzymam, przekazywana jest na Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, a druga połowa przeznaczona jest na książki i nagrody dla was, moich widzów. Link, gdzie możecie wesprzeć kanał, znajdziecie w opisie tego wideo. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.